Szukając pozytywów, to tak sobie myślę, że pewnie odczepiliśmy ten wagonik od lokomotywy Awans i może teraz będzie już lepiej. Ciężko stanąć przed kamerą i mówić po takim meczu, po przegranym meczu. Polonia miała swoje sytuacje, my mieliśmy swoje sytuacje, szczególnie w drugiej połowie. No nie wykorzystaliśmy tu szczególnie w końcówce. Ja myślę, że trochę nam przypięto taki wagonik, bo ten zespół jeszcze nie jest jakoś gotowy na tego typu rzeczy jak awans do trzeciej ligi. Gdzieś jest to w sferze marzeń czy w przyszłości, ale na tą chwilę no, nie widzę takiej możliwości w tej chwili. Na pewno przyjechaliśmy tutaj grać swoją piłkę, z tego co pan zauważył. W pierwszej połowie czekaliśmy na przeciwnika, czekaliśmy na swoje kontry, mieliśmy kilka, wykorzystaliśmy jedną. Natomiast no, w drugiej połowie wiadoma sprawa, że nie będziemy się odkrywać. Graliśmy też swoją piłkę, czekaliśmy na swoje kontry, choć powiem szczerze, że w drugiej połowie za głęboko, żeśmy się troszkę cofli. Można było troszeczkę umiejętniej i wyżej troszeczkę przeciwnika łapać i w tych momentach wyprowadzenia, przechwycie piłki, dokładniej zagrać tą kontrę. No ale cieszę się z tych trzech punktów, bo w tych poprzednich spotkaniach, które żeśmy grali, te remisy, które były, byliśmy stroną dominującą, natomiast no, nie dowiedzieliśmy kompletu. Natomiast w dzisiejszym spotkaniu te trzy punkty cieszą i fajny stadion, fajna murawa i przyjemność grania. Ostatnio to my wyglądamy, i trzeba sobie to powiedzieć, to wprost może tak trochę do zawodników, bardziej jak juniorzy niż jak zespół seniorski. No, weźmy się trochę w garść, bo wychodzimy, mówimy sobie przed meczem, że będziemy walczyć, że będziemy agresywni, a potem wychodzimy na spotkanie i nie wygląda to dobrze. Na pewno Łukasz jest kluczowym zawodnikiem, defensywnym pomocnikiem, który wygrywa mnóstwo pojedynków powierzchnych. W jaki sposób to zakłóciło, ale ja tutaj nie zwalam winy na kontuzję, bo są zawodnicy, którzy czekają na swoją szansę, dostają ją i powinni ją wykorzystywać, a jeżeli piłkarsko coś idzie nie tak, to powinni walczyć o każdy centymetr boiska, szczególnie w takim meczu jak dzisiaj, gdzie jest cała trybuna ludzi.
kibiców notabene chyba w swoim imieniu i pewnie też trochę zawodników należy przeprosić, że przede wszystkim za wynik.